Siemka, ja jestem Czopacho i witam Was w kolejnym omówieniu mangi Dragon Ball New Age autorstwa Malika. Linki do Malika znajdziecie w opisie. Jest to manga przedstawiająca wydarzenia po Dragon Ballu GT, ale troszeczkę je naprawiające, żeby nie było dziur fabularnych, które w Dragon Ballu GT niestety się pojawiły. Tak czy siak, jesteśmy w środku historii. Igor, czyli najeźdźca z kosmosu, jak się okazało, brat Vegety, o którym Vegeta nie wiedział przez długi czas, ponieważ tak naprawdę był to brat z innej matki, przyleciał na Ziemię, okazało się, że jest bardzo silny, bo jest legendarnym Saiyaninem i Goku i Vegeta w Super Saiyanach 4 nie mieli na początku z nim żadnych szans, ale okazało się, że ze względu na to, że Igor nigdy tak naprawdę nie musiał walczyć w tej swojej pełnej mocy, a w zasadzie tylko raz to się zdarzyło gdzieś tam w odległej przeszłości, nie był przyzwyczajony do korzystania ze swojej pełnej mocy i mimo tego, że ten jego sufit był znacznie wyżej niż sufit Goku i Vegety w Super Saiyanach 4, to nie był w stanie on się na nim długo utrzymać i jego moc szybko spadała. Goku i Vegeta po prostu wytrzymali ten sztorm, przetrwali go i w ostatnim rozdziale zaatakowali go z najbliższej odległości połączeniem Final Flasha, Kamehameha. I jak widzimy, Igor jest wściekły, ponieważ okazuje się, że ma tutaj naprawdę jeszcze coś do powiedzenia. Ten pokerowy wyraz twarzy jest już tylko wspomnieniem. Tym razem tytuł rozdziału to przerażająca transformacja. Oczywiście Super Saiyan 5? Czy ja widzę w tytule Super Saiyan 5? Czy można to uznać jako spoiler, bo tak naprawdę nie zaczęliśmy jeszcze czytać, więc w sumie to tytuł nam zaspoilerował. Super Saiyan 5? Mimo wszystko, zanim zaczniemy, chciałbym, żebyście poświęcili dosłownie pół minutki na zapoznanie się z nową ofertą, którą możecie zobaczyć na stronie eneba.com, tyczącą się gier, doładowań. Ostatnio na Enebie dodano również doładowanie do telefonów. Mieliśmy też kampanię związaną z cashbackiem, czyli część hajsu wraca do Was, chociaż ta chyba się już zakończyła, ale najlepiej po prostu będzie, jak sprawdzicie to na własnej skórze, klikając w linki w opisie. Posłuchajcie. W opisie mojego filmu widnieją linki do eneba.com, miejsca, w którym znajdziecie ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych i nieustannie rozwijającą się bibliotekę gier. Wszystkie oferty na Enebie łączy jedno. Są w niespotykanie niskich cenach. Oprócz tysięcy tytułów znajdziecie tu również karty podarunkowe, programy komputerowe, przeróżne subskrypcje czy doładowania do gier i platform, takich jak PlayStation, Xbox czy Nintendo. Zakupy na Enebie są niezwykle łatwe i przede wszystkim bezpieczne, a realizacja zamówienia następuje błyskawicznie. Zachęcam do zapoznania się z ofertą poprzez kliknięcie w link w opisie mojego filmu. Dzięki wielkie za uwagę, oddaję głos do studia. Rigor wściekły, Goku i Vegeta gotowi na kolejną rundę. Subaru, czyli żona Rigora, która do tej pory tylko tutaj siedzi, stoi i ogląda, jest zafrapowana, ponieważ ten widok nie jest prawdopodobnie częstym widokiem. To nie może się dziać! Odmawiam! Nie akceptuję tego! Jestem legendarnym Saiyaninem! Jestem najsilniejszym, najpotężniejszym, naturalnie urodzonym wojownikiem w całym kosmosie! Żaden śmiertelnik nigdy nie może mi się równać! Nie pozwolę, żeby te dwa słabe usze mnie prześcignęły! Igorku, dupka się pali! No ja nie będę tutaj po prostu oceniał dnia przed zachodem słońca, ale wygląda na to, że Igorowi pali się dupka. A taki był wyszczekany, a tak tutaj pięknie, poetycko mówił, czego to nie zrobi z flakami Vegety, a czego to nie zrobi z flakami Goku. Okazuje się, że póki co to jest on jedyną osobą, która wypruwa z siebie flaki, bo Goku i Vegeta póki co trzymają gardę, więc wygląda na to, że Igor po prostu traci grunt pod nogami. Twoja moc bardzo szybko się... Po co, Goku, ty mu to mówisz, no? Nie zdradzaj kart swoich, w sensie wiadomo, że on to wie, ale no po co takie rzeczy mu mówisz? Twoja moc się szybko kończy. Niedługo nasza dwójka będzie dla ciebie zbyt dużym wyzwaniem. Legendarny czy nie, przegrałeś. Ja przegrałem? Śmieje się Igor. Ha ha! O, chyba nie zrozumiałem żartu. Co w tym takiego śmiesznego, pyta Goku. Który podoba mi się, że jest tutaj taki poważny, a nie jest głupkiem i też myśli sobie... Ha? A co to się stało? Dlaczego on się cieszy? Nie, tutaj Goku jest bardzo... Utrzymuje ten poziom inteligencji, przynajmniej minimum, które ja tutaj oczekuję od niego. Ja przegrałem? Głupcy, nie macie pojęcia, jaki terror zaraz na was spadnie. Do czego jestem zdolny? To manto, które ci spuściliśmy, musiało mieć jakiś wpływ na twój mózg. Czy naprawdę nie widzisz, że jesteś od nas słabszy? Pyta Vegeta. Ależ arogancja. Zanim umrzecie, pozwólcie, że opowiem wam o mocy, którą obudziliście. Która była uśpiona przez tak długi czas. Dawno temu były czasy, w których mogłem przetransformować się w Super Saiyanina 4, tak jak wasza dwójka. Moc, którą uwolniłem wcześniej, to moc prawdziwego Super Saiyanina 4.
Co? Zastanawia się Vegeta. Prawdziwego Super Saiyanina 4? On się nawet nie przetransformował, jestem ciekaw, o co mu chodzi. Wasza dwójka osiągnęła tylko ułamek prawdziwej mocy tej transformacji. Nawet nie udało wam się przejść dalej niż ten niemowlęcy etap tej transformacji, tej formy. Jeśli udałoby wam się wyjść wyżej niż ten obecny wasz poziom, moglibyście stanowić jakieś zagrożenie, moglibyście mieć szansę. Mi udało się to zrobić już dawno temu. Moje ciało przyswoiło tę moc, więc teraz nie potrzebuję transformować się w takie przestarzałe formy. Przestarzałe formy? Zastanawia się Goku. Czekaj, nie masz chyba na myśli... Tak! Wasze formy są przestarzałe w porównaniu do tego, co leży za prawdziwym Super Saiyaninem 4. Piąta forma, znacznie bardziej potężniejsza. Znacznie bardziej potężna niż pozostałe. No nie. Piąta forma! Piąta forma, po kisielu! Kolejna fan manga dziejąca się po GT, gdzie mamy Super Saiyana 4. 5, sorry, nie 5, nie 4, tylko 5. 4 oczywiście było, ale to wiadomo, że to było też w GT. Mamy Super Saiyanina 5. Piąta forma, czyli chodziło o to, że on jest legendarnym Saiyaninem, a nie, że jest Brolim. Strzeżcie się nieokiełznanej mocy legendarnego Saiyanina. Strzeżcie się mocy Super Saiyanina 5 stopnia. Niemożliwe, mówi Piccolo. Jego moc staje się coraz większa i wygląda na to, że się zmienia. Jest jakby Super Saiyaninem. O nie, to nie może być. Subaru już kompletnie postradała zmysły. Mówiłeś mi, że już tego nie będziesz robić. Subaru nagle ucieka. O nie, bałam się tego. Muszę stąd uciekać. Jak już się zmieni, nawet ja będę w niebezpieczeństwie. Patrzcie, co robi Igor, czyli on nie jest Brolim, ani nie jest niczym w stylu Broliego. On nie jest jakimś tam chyba legendarnym Saiyaninem jednym na milion, tylko po prostu jest tak wytrenowany, że ta forma legendarna to jest po prostu stopień za Super Saiyaninem 4, Super Saiyanin 5. Zobaczmy, jak on wygląda, czy jak on się będzie różnił w porównaniu do tego, jak wyglądały Super Saiyany 5, chociażby w przypadku mangi AF i Toy Blam, czyli Toyotaro pod inną ksywką i jeszcze Yang Jidziego. Zwykły akt transformacji sprawia, że nawet niebo stało się ciemne. Co za moc, zauważa Gohan. No możemy już tutaj zobaczyć delikatnie inne włosy. No, na pewno mamy inny kolor włosów, ale to futro się zmienia. W zasadzie pojawia się futro na ciele Igora. Oczy stają się ciemne i nawet aura, nawet wyładowania elektryczne są ciemne. Co za moc, nigdy bym nie pomyślał, nigdy bym nie marzył o takiej sile, mówi Vegeta. Czyli to. Nie może wydusić z siebie tego Goku. To Super Saiyanin 5. Chwila, czy on ma... On ma... Aha, dobra, teraz tak patrzę, bo on miał buty, spodnie, tak? Czyli on ma futro takie ciemne na swoim ciele. Część skóry pozostała normalna, część skóry jest obrośnięta futrem. Włosy mu się w sumie jakoś nie bardzo zmieniły. On miał takie włosy chyba do tej pory, takie troszeczkę podobne. Może ułożenie, albo może ewentualnie troszkę długość jest większa. Niesamowite, kompletnie odnowił swoją moc. W ogóle nie jest zmęczony. Właśnie, to jest też dobre, nie? Nowa transformacja to już odrodził swoją moc. To jest wręcz nierzeczywiste. Mógłby poradzić sobie z Omega Shenronem bez żadnego problemu, mówi Goku. Co mówi Vegeta? Ledwo jestem w stanie pojąć jego moc! Może nawet prześcignąć moc Lorda Beerusa! A skąd on wie o Beerusie? To jest GT, w którym mamy Beerusa? Teraz żadne z was nie wyjdzie stąd żywe. Mówi Rigor, tworząc nad swoją głową kulkę. Takiej kulki jeszcze nie widziałem! Zastanawiam się, którego z waszych przyjaciół mam zabić jako pierwszego, myśli sobie Igor i rzuca tą kulką nie w stronę Goku i Vegety, tylko między nich, strzela dosłownie gola! Uciekajcie, mówi Piccolo, jak to było w przypadku Cell Sagi i angielskiego dubbingu. Get down, take cover, get moving! Padnijcie, skryjcie się, uciekajcie! Piccolo, to ja już co mam zrobić, mam się skryć czy uciekać, no? No niestety, jak stawiacie? Kto został trafiony? Ja myślę, że tak jak w dobrych filmach, wiadomo, kto umiera jako pierwszy. Myślę, że Ubuntu został trafiony tą kulą. O nie, było blisko. O, nikt nie został? Dzięki Bogu, wszystko dobrze. Kakarot, uważaj, on sobie poszedł, mówi Vegeta. Coś jest nie w porządku. Jeśli miałby naprawdę zamiar nas zniszczyć, na pewno nie bylibyśmy w stanie tego uniknąć. Ej, chłopaki, gdzie ten duży gościu sobie poszedł, mówi Up? O nie. Ten atak to był tylko wabik. Patrzcie, co się dzieje. Albo Trunks, albo Up. Ja stawiam na Uba. Hashtag Adacho Prorok. Patrzcie, co się dzieje z Ubem. Mamy zwycięzcę, mówi Igor. To jest dosłownie jak dobry zachodni film, wiadomo. Gdzieś tam idzie grupa kolegów na początku filmu do jakiegoś upuszczonego domu. I kogo pierwszego atakują jakieś duchy? Czy jakieś inne potwory? No wiadomo. Ubuntu. Up, nie! No tak, no co. Snap. No...
Przynajmniej nie cierpiał, tak myślę. Pierwszy do odstrzału. Następny rozdział. No dobrze, idziemy dalej. Rozdział jest zatytułowany Nasza ostatnia nadzieja. Fuzja! O, przepraszam, wygląda na to, że skręciłem ci kark nawet bez zastanowienia. I nadal jeszcze zostawiłem cię żywego, ależ nieprzemyślany z mojej strony, nie o to mi chodziło. Pozwól, że poprawię to przeoczenie, mówi Rigor, wyrzucając uba w powietrze i spopielając go olbrzymim kiblastem. Także nadal wygląda na to, że up miał być tym pierwszym, który jest do odstrzału. Up zniknął, on nawet nie leży gdzieś, on nie ma go. Up zniknął, nie ma go. Rozpłynął się w powietrzu. Dobra, kto następny? Ty morderco, mówi Goten, rzucając się w stronę Rigora. Nie, Goten, uciekaj stamtąd, krzyczy Goku w momencie, w którym Rigor kładzie rękę na jego klatkę piersiową, mówiąc: o, dobrze, wolontariusz! Nie mówcie mi, że znowu to zrobił! Goten zniknął! Tak samo jak Up przed chwilą. O nie, ty morderczy draniu! Co? Serio? Już chcesz się ze mną bawić? Myślałem, że mam jeszcze trochę śmieci do wyniesienia. Śmieci? Jak śmiesz? Uspokój się, Kakarocie. Vegeta, jak podchodzi do niego, kładzie mu rękę na ramię. Uspokój się, Kakarocie. No nie wierzę. A gdyby tak Trunksa na przykład spotkał taki los, to ciekawe, czy Vegeta by tak się zachował. Uba to w ogóle nie znał, Gotena to w sumie nie lubił. Vegeta ma w dupie to, co się wydarzyło. Nie możemy go pokonać w takim stanie, w jakim jesteśmy. Musimy mieć plan. Szybko! O! Jeju, jeju! Co tu się dzieje? Stał się tak bardzo silny, może jeden z nas mógłby stać się Super Saiyan Bogiem! Wątpię, żeby dał nam czas, żebyśmy mogli zebrać ludzi potrzebnych do rytuału. Nie wierzę! Tutaj normalnie mamy rzeczy związane z Dragon Ballem Super. Beerusa, rytuał... A niech to, masz rację. Zapomniałem, że potrzeba piątki. Super Saiyan Boga? O czym wy tam gadacie? Zresztą to i tak nie ma znaczenia, mówi Igor. Tak jak nienawidzę tego, że przyszło mi to do głowy, naszą jedyną opcją prawdziwą jest fuzja. Fuzja? O, racja! Nawet biorąc pod uwagę, że teraz jesteśmy słabsi, fuzja powinna zadziałać. Igor zna fuzję! Fuzja? Macie na myśli połączenie metamoriańskie? Co? Wiesz o tym? A w ogóle Goku też powinien o tym pamiętać, a nie, że się dziwi. O, no tak. To nie jest tak, że zawsze jak mamy problemy, to pojawia się temat fuzji. Pamiętam wojownika chwilę po opuszczeniu planety Jelna, który używał tej techniki, ale potrzebowałem tylko 30% swojej mocy, żeby go pokonać. Naprawdę myślicie, że to wam pomoże? W zasadzie Igor to sobie myśli, a nie mówi tego na głos. Wybaczcie, ale znam słabość tej techniki. Nie pozwolę wam kupić czasu dla siebie. Przygotujcie się na koniec. Gohan nagle włącza się do walki i ma zamiar kupić im czas. Wasza dwójka, uciekajcie! Musicie się scalić! O, a co masz zamiar zrobić, chłopczyku? Naprawdę chcesz mnie pokonać? Pokonać? Nie! Tylko powstrzymać na chwilę. Szybko przeszliśmy z tego, jak Gohan w Ultimate w Majin Buu Sadze mówił do Buu: walczyć z tobą? Nie, chcecie pokonać. A tutaj mamy na odwrót. Pokonać cię? Nie, chcecie tylko przez 5 sekund przytrzymać, bo ja więcej w stanie nie będę zrobić. A niech to, chodź Vegeta! Musimy trochę odlecieć, póki on jest zajęty. No niestety ten atak Gohana nie przyniósł żadnego skutku oprócz wzniecenia kurzu, chociaż wydaje mi się, że to może być wystarczające, żeby kupić Goku i Vegecie trochę czasu. Doceniam wysiłek, ale jest to trochę irytujące i nieprzyjemne. Nie pozwolę, żebyście się mieszali w moją walkę. Jeszcze was nie zabiję. Chcę, żebyście trochę pocierpieli, jak już załatwię Vegetę i tego drugiego. No nie, zobaczcie, Gohan też już stracił przytomność. Został tylko Trunks tak naprawdę. Tak daleko wystarczy, nie mamy czasu. Gohan, przepraszam. Proszę, wszyscy bądźcie żywi, Jacek, żywi, zobaczcie, oni gryzą gruz. Wasza dwójka naprawdę myśli, że odlecieliście na wystarczający dystans? Nigdy nie pozwolę wam się scalić, mówi Igor, który nagle załącza tutaj 5 machów, lecąc w stronę Vegety i Goku. Zróbmy to, Vegeta, jesteście tutaj, Fusion, czy im się uda, rączki już się składają. Wasza dwójka, nie. Ej, co to za paluszki, one chyba są symetryczne, ale tak pod złym kątem chyba, to tak powinno być. A nie tak. Chociaż, kurde, to są górne palce. Nie, okej, dobra. Może też tak być. Ważne, że tam palce się styknęły. Czy zobaczymy Gogetę? Czy zobaczymy Gogetę? To jest końcówka tego rozdziału. Let's go! Let's go! Malik, no i o to mi chodzi, panie Maliku. No dobra, to było antyklimatyczne. Mówi Igor, bo wydaje mu się, że powstrzymał Goku i Vegetę. Nie powstrzymał. Gogeta się rodzi. Mamy Gogetę SSJ4. No, no, no. To teraz, zgodnie z tym prawem, które zostało zastosowane w przypadku Igora, że on był obity, a przez transformację odrodziły mu się siły, no Vegeta i Goku powinni mieć tak samo. Fuzja powinna odrodzić siły, prawda? A niech to. Nie udało mi się zrobić tego na czas. W następnym rozdziale. Igor kontra Gogeta. Igor w jakimś, kurde, Super Saiyanie 5 legendarnym kontra Gogeta SSJ4.
A jakby jeszcze Gogeta osiągnął SSJ5? Po prostu chciałbym zobaczyć Gogetę w SSJ5. Nie wiem, czy to byłoby logiczne, ale... No, kto by nie chciał zobaczyć Gogetę w SSJ5? No nie wiem, czy jest ktoś taki. Ja bym chciał zobaczyć. Tak czy siak, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeśli wam się podobało. Suba, żeby niczego nie przegapić. I widzimy się niebawem. Także miłego dnia wam życzę. Spokojnego wieczoru, spokojnego popołudnia, kiedy tam to oglądacie. I dużo uśmiechu. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.